Soroko. Jak myślisz, dojdzie do tej walki w końcu? Dobra, zanim w ogóle odpowiem na to pytanie, bo to jest taka dzisiaj strasznie gęsta atmosfera, opowiem wam żart. Tak, dawaj. Olejnik wygra. Dobry. Jeszcze jedna przegrana z Tiflerii będzie miał taki rekord jak ja, więc ja będę miał już, wiesz, 1-3 po tej walce, a ty będziesz miał 0-3. W sumie ty dobrze ci odbił, ja zapomniałem. Ty masz zawsze dobrych rywali, ale ty masz podobny... Nie, masz taki sam jak Robalini, nie? 0-2, no. Tylko, że wiesz, on wiedział, co powiedzieć, bo ja mu powiedziałem ten żart na backstage'u, nie? I on teraz wiedział, co powiedzieć. Ty gadasz, jak ja w tobą nie gadam. No jak nie gadasz, jak ci powiedział, człowieku, ja przy tym byłem, nie oszukuj. Ty tam zamknij mordę, a nie walisz mnie z ucha tam. I generalnie, jak jesteś taki kozak, to ja oferuję, żeby walkę zrobić bez rękawic, bez owijek w butach, żebyśmy tam wszystko mogli skakać po głowie, wszystko. Bo mówiłeś, że jestem najsłabszy. To Fikołka walnie jeszcze. Mówiłeś, że jestem najsłabszym przeciwnikiem, tak, więc dawaj, mówił, żeby nie było niczego. Ale to, że jesteś najsłabszy, nie znaczy, że... Zgodzisz się na to, czy nie? Możemy w rękawicach do MMA się bić. A w jakich się bijecie? W zimowych. No nie wiem, ja mówię mu tylko, wiesz, bo miał K1. Wy się w K1 bijecie, czy i w kapeluszach strzelarza? W jakim K1, człowieku? W MMA się bijemy, a nie w K1. Co ty, chłopie? Jak w MMA? Ja nawet nie wiem, co to jest, K1, chłopie, a ty mówisz, że ja w K1 mam się bić. Co ty, chłopie? No to nauczysz się akurat. Nie będę się uczył na taką pizdę jak ty. Kurwa, mordo, to ty żeś przegrał. Na ciebie się to, uczyć ci bark nie trzeba. Wyleciał, więc zamknij tą pizdę, bo żeś chyba najszybszy nokaut w całej, kurwa, hierarchii. Przecież to nawet nokaut nie był. Ciebie nawet chłopie mlekozyniak by rozjebał. Dobra, to jak jesteś kozak, rozbieraj się, kutasie, i wskakuj jemy teraz tu do środka, dawaj. Ale wszystko zdejmuj. Olejnik, bo... No, ale bez niczego mieliście się bić, panowie. Chłopie, no dawaj, wskakuj, bo ja już wskakuję, pa. A co tu ma być? Dawajcie, robimy! Tak jest, o matko święta, kurwa, rozwalicie ten stół. Dziewczyny. Stół rozerwaliście. Ja nie załapałem, co to było, kurwa. Soroko, ty dzisiaj jesteś wyjątkowo spokojny, widzę. Robalnij, da radę. Podałeś wam śmigać dzich. Powtórkę. Buta na łeb dostałeś, frajerze. To dawaj powtórkę, jak taki kozak jesteś. Tak jest, o matko. Bo mnie złapali, ja się ruszyć nawet nie mogę. To dawaj, czekam, dawaj. Na co czekasz? Nie będę do ciebie chodził, to pies, ty, kurwa, do ty pana przychodzi. Ty sam to zaproponowałeś, kretynie jebany. No i co, a ty się nawet nie rozebrałeś, a powiedziałem, rozbieraj się, człowieku. Ty jesteś jakiś ciepły, że mam się tu rozbierać? Jakiś tłumacz jest potrzebny.